W arcyważnym meczu Ligi Wojewódzkiej seniorów piłkarze ręczni MKS-u Wierni pokonali lidera tabeli. Spotkanie z Anilaną do łatwych jednak nie należało. Wprawdzie początek był zdecydowanie dla gospodarzy, ale prowadząc 8-2 i 9-4 podopieczni Dariusza Torchały zaczęli pudłować w sytuacjach sam na sam. Nie byli już też tak skuteczni w obronie i tradycyjnie nie potrafili wykorzystać liczebnej przewagi. Dlatego przyjezdni odrobili straty, a na przerwę schodzili nawet z jednobramkowym prowadzeniem. Drugie 30 minut zaczęło się podobnie, ale po kolejnym zrywie gospodarze nie dali już rywalom doprowadzić do emocjonującej końcówki. Było to możliwe przede wszystkim dzięki bardzo dobrej grze w bramce Bartosza Drygały, którego w ataku wspierali Kamil Młodzieniak, Piotr Madeła, Paweł Chut, Leszek Mielczarek, niezawodny przy rzutach karnych Piotr Zborowski, a przede wszystkim mający fantastyczny ostatni kwadrans Michał Bernaś. W dużej mierze dzięki golom Berniego MKS odskoczył na bezpieczny dystans i wygrał cały mecz 31-25. Drugi mecz seniorów w Wieluniu i drugi raz MVP meczu został wybrany bramkarz MKS-u, tym razem Bartek Drygała. Jak uważasz, tak skromnie, nieskromnie, zasłużona decyzja niezależnego jury? Myślę, że tak, bo jednak trochę tych, moja skuteczność była dosyć wysoka. Obrońcy pomagali, na środku zawsze było dużo bloków. Ułatwiali mi pomoc, pomagali mi w bronieniu i mi się daje, że postawa moja była dosyć dobra w tym meczu. Przygotowałeś się pod kątem rzucających zawodników, rywali, wiedziałeś cokolwiek o tych przeciwnikach, bo to już są rywale troszkę młodsi od ciebie, z którymi nie miałeś przyjemności się spotykać na boisku, czy zbierałeś informacje na ich temat? Nie, raczej nie. Wiadomo, że zazwyczaj jest zagrożenie z drugiej linii. Wiadomo było, że mieli dobrych skrzydłowych. Byliśmy uczuleni wszyscy bramkarze na rzuty skrzydłowych. No ale niestety skrzydłowi niestety rzucali mało i zrobili tam chyba dwie albo trzy bramki. Większość z kontry, raczej po pierwszych pięciu rzutach, które im nie wyszły, skrzydłowi odpuścili. Wtedy, kiedy prowadziliście 7-2, 9-4, to mogło już tak uspokoić również bramkarza, już czuliście, że najgorsze jest za wami, teraz już będziecie trzymać wynik do końca i stąd się potem wzięły te kłopoty? No, pierwsza fala została odparta. Kłopoty wzięły się ze słabej skuteczności w ataku. W obronie nadal było w miarę poprawnie. Broniliśmy, były wybloki. Wyszły chyba z dwie kontry, więc nie było najgorzej, tylko brakowało skuteczności w ataku. W przednich meczach, przynajmniej tych granych poza Wieluniem, strasznie te kontrataki właśnie kulały, że tak powiem. Czy wziąłeś sobie to do serca, czy może pośrednia, czy bezpośrednia kontra, żeby więcej bramek padało z tego elementu gry? Raczej byliśmy uczuleni na pośrednią kontrę, granie w drugie tempo, w trzecie tempo, gonienie młodszych zawodników od nas. Mamy ambitnych skrzydłowych, którzy mogą się często zmieniać, jeżeli tylko stracą siły, więc miał kto biegać w nas. To był czwarty mecz MKS-u, trzeci, który się znalazł w składzie. Mocno przeżyłeś to, można chyba tak powiedzieć, niepowodzenie, nie będąc powołanym do pierwszego meczu, oglądając go z trybuny, mam na myśli ten z rezerwy Piotr Kowianina. No, bardzo chciałem zagrać pierwszy mecz przed własną publicznością, no ale niestety trener zdecydował inaczej. Mecz wygrany, więc nie ma co go rozpamiętywać. Ważne, żeby drużyna wygrywała i to się liczy najbardziej. Właśnie po raz chyba pierwszy broniłeś przy tak dużej publiczności w Wieluniu. Miałeś takie, powiedzmy, epizody w Piotrkowie, w Tomaszowie. Duża jest różnica między grą u siebie a na wyjazdach w tej trzeciej lidze? No zapewne u siebie lepiej się gra, większe emocje, większa adrenalina, jest się przed kim pokazać. Każdy chce wystąpić jak najlepiej, no i myślę, że to jest bardzo motywujące w graniu przed własną publicznością i taką liczną publicznością. Czy ta nagroda MVP już myślisz, że jest przepustką do dwóch następnych spotkań, że już będziesz tym pierwszym, ewentualnie najdalej drugim bramkarzem? Nie, to mi się wydaje, że nie ma takiej przepustki. Mamy wyrównane szanse, każdy z bramkarzy, jest nas pięciu. Każdy uczęszcza na treningi, więc to decyzja trenera należy, kto zagra. Ta nagroda może być tylko jakąś formą wynagrodzenia trudu poświęconego na treningach i w obecnym roku, jak i w całej karierze. Dwa mecze do zakończenia rozgrywek trzeciej ligi.
ten niby łatwiejszy z Tomaszowem, który nie można przegrać, no i trzeba koniecznie wygrać w Łodzi. Z jakim nastawieniem będziecie przystępować do tych meczów? Nastawienie bojowe, tak? Dla nas liczy tylko awans do drugiej ligi. Mam nadzieję, że... musimy wygrać dwa kolejne mecze. Tomaszów będzie na pewno prostszym przeciwnikiem u siebie. Nie powinno być problemu z pokonaniem młodszej od siebie drużyny, mniej doświadczonej. W swoich szeregach mamy osoby grające już w pierwszej lidze, tak? Wojtek Psuja. I mamy też zawodników, którzy w swoim czasie rzucali kulami strzelców w swoich lig, więc nie powinno być problemu z wygraniem tego meczu. A ten drugi, 10 marca w Łodzi? No to będzie na pewno ciężka przeprawa, gramy na wyjeździe. Jak to zawsze w Łodzi bywa, sędziowie zazwyczaj pomagają gospodarzom, szczególnie łódzkim. Mam nadzieję, że też będzie wygrane, tylko wygrane się do nas liczy. Czy myśleć, żeby na jakiś kontakt z kibicami nawiązać, przekonać ich, że warto jechać do Łodzi i pokibicować wam? Mam nadzieję, że w kibice do nas z nami pojadą i pomogą nam, będą naszym kolejnym zawodnikiem i pomogą nam wygrać to spotkanie. Zawsze trzeba liczyć się z porażką, ale najważniejsze to jest dobre nastawienie. Cieszyło mnie, że przed meczem zawodnicy byli pozytywnie nastawieni, była mobilizacja w drużynie i to pozwalało mieć nadzieję na to, że ten mecz się uda. Właśnie jak to przebiegało, jak ty to widziałeś ze swojej perspektywy na ławce trenerskiej, bo takie znowu sinusoida była, kilka bramek przewagi, można powiedzieć, że dużo, potem znowu remis, przegrywamy, potem znowu skakujemy, potem znowu prawie nas doganiają. Z czym widzisz przyczyny, że ten wynik tak falował? No rzeczywiście zaczęło się dobrze, był nawet wynik 8-2, później pierwsza połowa skończyła się przegraną jedną bramką. Dobry początek drugiej połowy, gdzie trzy bramki, wyjście na dwa gole prowadzenia. No później znów wyrównana walka, no końcówka na szczęście była pozytywna z naszej strony i pozwoliło to wygrać. Jakie są przyczyny? No cóż. Może inaczej, co należy zrobić, żeby utrzymać ten stały, wysoki poziom gry? Bo wiadomo, że na co ich stać, że stać ich na wiele, tylko żeby tak nie były tak takie duże te wahania dyspozycji w jednym meczu. Na pewno utrzymanie równego poziomu przez cały mecz jest dość trudne. Natomiast no cóż, trzeba pamiętać, że graliśmy z drużyną, która jest już w finałach Mistrzostw Polski, wprawdzie juniorów, ale jest to w półfinałach, przepraszam. Jest to dobry zespół. Poza tym musimy pamiętać, że jest to drużyna juniorska, która gra co tydzień mecze w lidze juniorskiej, plus do tego mecze w lidze seniorskiej. Natomiast my gramy, no tak jak gramy raz w miesiącu mecz i no nie ma tego stałego jakiegoś rytmu meczowego. Sparingi, wiadomo, to nie jest to samo co mecz ligowy. Natomiast no, to są przyczyny obiektywne. Natomiast jeżeli chodzi o samą drużynę, to myślę, że po prostu no, nie można dopuszczać do jakiegoś rozprężenia. I tutaj jest najważniejsze, żeby trzymać konsekwentnie wynik i grę przez cały czas. Tak jak to było w zasadzie w drugiej połowie, bo druga połowa uważam była całkiem pozytywna. A jak reagowałeś, jeśli chodzi o te momenty, kiedy przeciwnik doganiał nas? Czy myślałeś o zmianach kadrowych, coś zmienić w samej grze, w taktyce, czy innych zawodników, niech jedni siądą, drudzy wyjdą, jak to wyglądało? No pewne zmiany były w drużynie. Natomiast no, okazało się, że ten skład wyjściowy sprawował się najlepiej i dlatego w zasadzie w większości ci zawodnicy grali, którzy byli w podstawowym składzie. Natomiast uważam, że zmiennicy, którzy wchodzili, spełnili swoje zadanie i spełnili swoją rolę. Jeśli chodzi o taktykę, no były rozmowy na ławce, może ktoś patrzący z boku, kto niedokładnie się orientuje, nie zauważał pewnych spraw, ale zmiany w grze były.
Także no, myślę, że zawodnicy w większości spełniali to, co mieli przekazane na ławce. Nie zapominamy cały czas o tym meczu z Tomaszowem, który nas czeka, ale przejdźmy już do tego rewanżu z Łodzią, bo on uważam będzie tym kluczowym. Anilana już będzie po półfinałach. Nie pamiętam, czy już będzie po finałach, ale jak uważasz, dla twojej drużyny będzie lepiej, kiedy oni będą mieli jeszcze o co grać w tej kategorii juniorów, czy kiedy już będą po sezonie i będą mieli tylko na głowie awans do drugiej ligi? Prawdę mówiąc, nie zastanawiałem się nigdy w ten sposób, nie myślałem o tym. Rozmawiałem przed tym meczem, który był w sobotę, z kilkoma osobami z zarządu, z trenerami. Opinie były różne. Dla jednych ja uważałem, że oni mają o co grać, więc dla nas jest to na niekorzyść. Z kolei były osoby, które uważały, że a może przed ćwierćfinałami, przed półfinałami, przepraszam, będą się oszczędzać, nie będą chcieli złapać kontuzji. Także tutaj opinie były różne i z jedną i z drugą opinią można się zgodzić lub nie. Dlatego ja już w ten sposób nie wartościuję, nie zastanawiam się. Po prostu trzeba grać i wygrywać.